Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie we wrocławskim klubie Formaty. Spotykamy się w ramach poranku familijnego. Ponieważ nie możecie przyjść tutaj na zajęcia, ja przyjechałam do Was i przeczytam Wam jedną z moich książek. Nazywam się Magdalena Zarębska, jestem autorką książek dla dzieci i młodzieży. Mieszkam we Wrocławiu i nie tak dawno miałam okazję już być gościem poranka familijnego w klubie Formaty. Niestety teraz wszyscy musimy zostać w domu, ale ja zapraszam Was na poranek familijny online. Możecie zostać w domu przed swoimi komputerami i posłuchać fragmentu mojej książki. W ubiegłym tygodniu czytałam Wam książkę o Mai, a dzisiaj zapraszam Was na poznanie przygód Borysa i zajączków. Borys jest kucem szetlandzkim, zajączki to siostry zajączkowskie i zaraz wszystkiego się o nich dowiecie. Ulica krótka. Patrycja i Magda bardzo lubią siedzieć na tarasie i przyglądać się koniowi o imieniu Baltazar, który pasie się na łące za ich domem. Dawno temu Baltazar pracował ze swoim gospodarzem w polu, ale teraz i on, i jego właściciel są już na emeryturze. Co prawda, pan Maciej zawsze znajduje sobie jakieś zajęcie, za to Baltazar nie ma nic przeciwko temu, żeby nie robić nic. Przez cały dzień je trawę i ogania się od much. Dopiero wieczorem wraca do stajni. Z daleka słychać, jak dzwoni dzwonek przy rowerze pana Macieja. Gdy tylko siostry usłyszą ten dźwięk, od razu wspinają się na płot. Ho, ho, mówi pan Maciej, trochę do siebie, a trochę do dziewczynek. Jak się dzisiaj zachowywał mój konik? Był bardzo grzeczny, krzyczy Madzia zza płotu. Tylko jadł i jadł. A raz się nawet położył, dodaje Patusia. Ten to ma dobrze, wzdycha gospodarz i otwiera bramkę, a Baltazar od razu wychodzi na polną drogę. Siostry nie są na tyle odważne, żeby przeskoczyć przez płot i pogłaskać Baltazara. Jednak lubią się przyglądać, jak pan Maciej odjeżdża na rowerze, a koń posłusznie idzie tuż za nim. Chwilę później do garażu stojącego na podwórku wjechał samochód. To tata zajączków, jak lubi nazywać Magdę i Patrycję, przyjechał do domu, a córki od razu pobiegły się z nim przywitać. Pan Zajączkowski pracuje w mieście i wraca na wieś późnym wieczorem. Całe szczęście mama ma urlop do końca wakacji. Dzięki temu zajączki mogą spędzać długie letnie dni na swoim podwórku z Baltazarem tuż za płotem. Tak się zaczynają przygody Borysa i zajączków, a ja przeczytam Wam teraz opowiadanie, które nosi tytuł Madzia się gubi. Szybko stało się jasne, że to pan Maciej miał rację. Borys potrzebował towarzystwa Baltazara, a Baltazar lubił spędzać z nim czas. Mimo że cała rodzina Zajączkowskich pilnowała, żeby furtka była zawsze zamknięta, Borys i tak nauczył się otwierać ją samodzielnie. Naciskał łbem na klamkę, a potem opierał się o furtkę i już był na ulicy. Większym problemem było pokonanie ogrodzenia, które otaczało łąkę. Jednak kucyk szybko zauważył, że musi się lekko pochylić, żeby zmieścić się pod żerdzią. Od tej pory wychodził na łąkę i wracał na podwórko, kiedy tylko miał na to ochotę. Madzia i Patusia musiały się pogodzić z niezależnością kucyka. Miało to również zalety, bo Borys w końcu zaczął przychodzić na ich zawołanie. Wystarczyło wykrzyknąć jego imię, a po pewnym czasie, raz dłuższym, a raz krótszym, pojawiał się na podwórku. Pewnego sierpniowego popołudnia zajączki bawiły się z Jaśkiem i Olkiem
wchowanego. Najpierw na podwórku u chłopaków, ale szybko skończyły im się pomysły na dobre kryjówki. Trudno teraz dojść do tego, kto pierwszy zaproponował, żeby przenieść się na pola rozciągające się za domem, ale wszyscy podchwycili propozycję. Chwilę później maszerowali polną drogą, wzbijając w powietrze tumany kurzu. Minęli łąkę, na której pasły się Baltazar z Borysem i zatrzymali się przed polem kukurydzy. Tu będziemy się bawić, zapowiedział Olek. Mama nie pozwala nam chodzić po polach, zawahała się Patrycja. Mówi, że w taki sposób niszczy się rośliny. Tylko wtedy, jak są małe, to nie wolno, odpowiedział chłopiec z przekonaniem. Nawet jakbyś chciała, nie dasz rady podeptać tej kukurydzy. Trudno było się z nim nie zgodzić, zwłaszcza, że pole świetnie nadawało się do zabawy. Łodygi kukurydzy były bardzo wysokie, a w gąszczu liści z łatwością można było się ukryć. Patusia chciała coś jeszcze dodać, ale w tej samej chwili Olek zawołał: liczę do 10 i odwrócił się do drzewa. Jasiek jak zwykle wybrał najłatwiejszą kryjówkę. Stanął po drugiej stronie pnia i już chichotał na samą myśl o tym, że brat za chwilę go znajdzie. Patrycja również nie potrafiła zdecydować się na to, żeby wejść na pole. Skuliła się w rowie pomiędzy wysokimi łopianami. Tylko Madzia pobiegła przez kukurydzę. Coraz dalej i dalej. Od dawna miała na to ochotę. Kilka razy zmieniała kierunek, to w prawo, to w lewo. Dopóki słyszała głos Olka, czuła się całkowicie bezpieczna. Wreszcie kucnęła pomiędzy roślinami. Liście przestały szeleścić i zrobiło się całkiem cicho. Słyszała tylko bicie swojego serca. Odnalezienie Jaśka nie sprawiło Olkowi żadnych trudności. Dłuższą chwilę zajęło mu odszukanie Patrycji, ale w końcu przyjrzał się uważnie łopianom. Ktoś musiał trącać od spodu te ogromne liście, bo nieustannie się chwiały. Pozostała do odnalezienia tylko Magda. Najpierw rozejrzeli się po okolicy, sprawdzając, czy nie ukryła się za jakimś drzewem albo w zaroślach, które rosły gęsto przy drodze. Słyszałam szelest liści, pewnie pobiegła na pole, przypomniała sobie Patusia. Byli pewni, że znajdą ją za pierwszym albo drugim rzędem roślin, ale Madzi nigdzie nie było. W dodatku za nic nie chciała się do nich odezwać. Magda, pobite gary! Krzyczeli zniecierpliwieni. Możesz wyjść! Idę już, idę! Była z siebie bardzo dumna, bo nigdy wcześniej nie udało jej się wygrać. Z triumfalną miną podniosła się z ziemi i właśnie wtedy zdała sobie sprawę, że nie ma pojęcia, w którą stronę powinna pójść. Wychodzę! Krzyknęła z nadzieją, że to jej pomoże. Najpierw szła po śladzie, które zostawiły na ziemi koła traktora, ale po pewnym czasie gdzieś go zgubiła. Zaczęła się przedzierać na oślep, pewna, że zaraz dojdzie na skraj pola, ale przed sobą widziała tylko rzędy wysokich łodyg i twarde, zielone liście. – Patusia! – zawołała. – Nie wiem, jak stąd wyjść. – Gdzie jesteś? – Tutaj, w kukurydzy! – Głos dobiegał to z prawej, to z lewej strony, a szelest liści dodatkowo go zagłuszał. Ratunku! Wrzasnęła Madzia. Nikt nie miał pomysłu na to, jak ją odnaleźć. Biegnę po mamę, postanowiła Patrycja. Wy jej pilnujcie. Puściła się pędem, a w jej głowie pojawiła się przerażająca wizja siostry zagubionej do końca życia na polu kukurydzy. W tej samej chwili Borys postanowił przenieść się z łąki na podwórko.
Kiedy zobaczył biegnącą Patrycję, z radości wyskoczył w górę na wszystkich czterech nogach. Borys, nie teraz! – odgoniła go dziewczynka. Madzia się zgubiła, biegnę po pomoc. Patusia, gdzie jesteś? – rozległo się żałosne wołanie. Kucyk się zatrzymał. Przez chwilę nasłuchiwał, po czym żwawym kłusem ruszył w stronę pola. Minął chłopców siedzących bezczynnie na trawie. Rozchylił wargi i złapał zapach w nozdrza. Kukurydza pachniała smakowicie, a Borys bez wahania zagłębił się pomiędzy sztywne łodygi. Jeszcze tego brakowało, jęknął Olek. Kucyk poszedł w szkodę. Tymczasem Madzia straciła już wszelką nadzieję. Nie miała nawet siły krzyczeć. Wyczerpana siedziała na ziemi, a łzy znaczyły ścieżki na jej zakurzonej twarzy. Nagle usłyszała głośny szelest. Ktoś zbliżał się do niej, przedzierał przez wysokie rośliny. Tu jestem! Zawołała, ale nikt nie odpowiedział. Patrycja, to ty? Powtórzyła. To chyba jakieś zwierzę. Duże i ciężkie. Może dzik? Dziewczynka z przerażeniem wpatrywała się w kukurydzę. Nagle pomiędzy liśćmi mignęły biało-brązowe łaty, a po chwili Borys zatrzymał się tuż przed nią. Znalazłeś mnie! To ty mnie znalazłeś! Wtuliła się w kucyka. Zaprowadzisz mnie do domu? Chwyciła mocno za kantar, a Borys szybko wyprowadził ją na polną drogę, gdzie już czekała zdenerwowana mama. Nic ci nie jest? Mocno przytuliła córkę, ale zaraz odsunęła ją od siebie i popatrzyła głęboko w oczy. Ile razy mówiłam, że nie wolno biegać po polach. Ja wiedziałam, że Borys mnie uratuje, powiedziała Madzia z przekonaniem, udając, że nic wielkiego się nie stało. Nie byłabym tego taka pewna. Najadłaś się strachu, prawda? Trochę, przyznała z westchnieniem dziewczynka. Gdyby nie Borys, szukalibyśmy cię o wiele dłużej. Mama wyciągnęła rękę i poklepała kucyka po szyi. Dziękuję ci, że odnalazłeś Madzie. Czy to znaczy, że w końcu go polubiłaś? Może troszkę, mama roześmiała się. Skoro ratuje was z kłopotów? A teraz to my musimy uratować kukurydzę przed Borysem, przytomnie zauważyła Patusia. Prędzej pęknie, niż przestanie się obżerać. Mam nadzieję, że podobała wam się ta przygoda Borysa i Madzi zagubionej w kukurydzy. Przeczytam jeszcze jedno opowiadanie, które nosi tytuł Borys i złodzieje. Borys musiał przyzwyczaić się do tego, że zajączki chodzą do szkoły i do przedszkola. Przestało mu nawet przeszkadzać to, że zostaje sam na podwórku. Większość czasu i tak spędzał na łące u Baltazara. Kiedy jednak dochodziło południe, wracał na ulicę Krótką. O tej porze pojawiał się tam listonosz, pan Gałązka. Przyjeżdżał na rowerze z ciężką torbą przewieszoną przez ramię. Dźwigał w niej listy i przesyłki oraz kilka marchewek specjalnie dla Borysa. Na widok pana Gałązki kucyk stawał się nieznośny. Wydawało mu się, że jeśli będzie grzecznie czekał, listonosz o nim zapomni. Dlatego zawsze przypominał o sobie tak, jak umiał najlepiej. Podchodził cicho, a potem zatrzymywał się tuż za plecami listonosza. Czekał cierpliwie, aż pan Gałązka otworzy torbę, a wtedy pochylał się i gwałtownie podnosił łeb. Koperty lądowały na chodniku, a zaskoczony listonosz z trudem łapał równowagę. Ach ty szkodniku, gderał pan Gałązka.
nigdy ci się nie znudzi? Klękał i pospiesznie zbierał listy, a w tym czasie Borys wciskał łeb do torby i z wielką satysfakcją wyciągał z niej marchewkę. Innym razem czekał na listonosza na podwórku. Mogłoby się wydawać, że jest całkowicie pochłonięty skubaniem trawy i nie zwraca uwagi na to, co dzieje się wokół. Jednak kiedy tylko pan Gałązka zatrzymywał się przed skrzynką na listy, Borys od razu pojawiał się tuż przed nim. Przednimi kopytkami opierał się o górną krawędź płotu, wystawiał łeb, wywijał wargi i prezentował swoje wielkie, żółte zęby. Myślisz, że się ciebie boję, co? Mruczał pan Gałązka. Taki jesteś groźny? Kucyk dyszał i zezował na torbę tak długo, aż listonosz sięgnął do środka i wyciągnął jego przysmak. Czasami Borys się spóźniał, a może to listonosz przyjeżdżał za wcześnie. Pojawiał się na ulicy Krótkiej, kiedy wszystkie listy były już doręczone, a pan Gałązka właśnie szykował się do odjazdu. Wtedy kucyk w pełnym galopie pędził aż do końca ulicy. Tam listonosz zatrzymywał się, klepał go po szyi i częstował zasłużonym smakołykiem. Zazwyczaj tak wyglądały poranki Borysa, z wyjątkiem tego, w którym na ulicy Krótkiej pojawili się złodzieje. Zaparkowali busa pod lasem, a potem wyciągnęli lornetki i długo obserwowali wszystkie podwórka. Szybko zwrócili uwagę na dom Zajączkowskich. Nie mają systemu alarmowego, zauważył pierwszy złodziej. A furtka jest otwarta, zachichotał drugi. To będzie łatwa robota. Obejdźmy dom dookoła, zaproponował pierwszy rabuś. Wyglądało na to, że w pobliżu nikogo nie ma. Tylko na łące nieopodal pasły się jakieś zwierzęta. Idziemy do samochodu po sprzęt i bierzemy się do pracy, zadecydowali włamywacze. W tym samym czasie Borys postanowił wrócić na podwórko. Zjadł ze smakiem jabłka, które Olek wrzucił do żłobu, przegryzł trochę owsa, a potem długo pił wodę z poidła. Nawet nie zauważył, kiedy złodzieje pojawili się na tarasie. Sprawdź okna i drzwi, polecił pierwszy rabuś. Może któreś będzie uchylone. Zamknięte na głucho, zameldował drugi. Musimy wybić szybę. Włamywacze wyciągnęli młotki i dłutka. Mimo, że starali się zachowywać jak najciszej, dziwne hałasy dotarły do Borysa. Zaciekawiony postanowił sprawdzić, co dzieje się na tarasie. Złodzieje dopiero po dłuższej chwili zauważyli odbicie kucyka w szybie. Jaki mały koń! Śmiali się głośno, a potem zaczęli go przeganiać. Poszedł stąd, ale już! Borys nie miał takiego zamiaru. Nazbyt był zadowolony z nieoczekiwanego towarzystwa. Skubnął delikatnie pierwszego złodzieja, a drugiego lekko trącił nosem. Idź sobie! Denerwowali się włamywacze. Właśnie wtedy Borys zauważył torbę leżącą na posadzce. Zapewne schowano do niej marchewki. Bez namysłu włożył łeb do środka. No cóż, torba była zupełnie pusta. Za to łatwo było się w niej zaplątać. Kucyk nie potrafił się uwolnić. Szamotał się bezradnie, wpadając w coraz większą panikę. Ha, 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 śmiali się rabusie, dobrze ci tak. Ale się urządził. Przestraszony Borys rzucał się na wszystkie strony, a potem zaczął wierzgać. Auć! Złodzieje próbowali uchronić się przed kopniakami, które wymierzane były wyjątkowo celnie. Rozległ się brzęk szkła, nieznośna torba wreszcie opadła na taras, a na podwórku pojawił się pan Gałązka. Co tu się dzieje?
Oszołomiony kucyk jednym susem znalazł się przy listonoszu. Rabusie leżeli na tarasie i zwijali się z bólu, a rozbita szyba nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do ich zamiarów. To chyba robota dla policji, nie dla nas, pan Gałązka poklepał Borysa. Nie miałem pojęcia, że jesteś taki bojowy, groźniejszy niż niejeden pies. Tylko złodzieje patrzyli na nich ponuro. Pierwszy miał złamaną nogę, a drugi był tak potłuczony, że nie miał siły wstać. Wiele się działo tego dnia na ulicy Krótkiej. Przyjechała policja, pogotowie ratunkowe, a nawet straż pożarna. Złodzieje trafili do więzienia. Pan Gałązka otrzymał list gratulacyjny, a Borys stał się sławny. Wszyscy sąsiedzi przychodzili go oglądać. Kucyk łaskawie podchodził do płotu i pozwalał się pogłaskać, ale na podwórko nikogo nie chciał wpuścić. Opierał się o furtkę, kulił uszy i mocno machał ogonem. Pamiętał dobrze o tym, że nieznajomi ludzie przynoszą ze sobą puste torby, z którymi są same kłopoty. Lepiej było trzymać ich z daleka, od domu i od tarasu, a przede wszystkim od swojego łba. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Myślę, że przygody Borysa bardzo wam się podobały. Ja lubię czytać tę książkę, nawet sama sobie, bo cały czas mnie bawi to, jak pomysłowy jest Borys. Jeżeli macie ochotę poznać inne przygody Borysa, zachęcam was do wypożyczenia tej książki, jak już biblioteki będą otwarte, albo do kupienia jej. W sklepie internetowym pod tym nagraniem znajdziecie link do takiego sklepu, gdzie będzie można zamówić moją książkę z autografem. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.